Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Korzystając z okazji, że jesteśmy dzisiaj w hotelu Intercontinental Warszawa Centrum, chciałem Was oprowadzić po naszym apartamencie, a w zasadzie bardziej to przypomina mieszkanie, aniżeli zwykły apartament. Jest to apartament 4001 na 40 piętrze oczywiście, z dostępem do saloniku. No i już od samego wejścia wyjątkowa rzecz, to jest właśnie samo wejście, które jest większe niż standardowe drzwi do pokoju, takie jak na przykład tam na końcu korytarza. Nasze drzwi są naprawdę ogromne. Także zapraszam Was na krótką prezentację. Po wejściu mamy oprócz tutaj przedsionka i głównego wejścia do pokoju, do salonu, mamy garderobę, na której możemy sobie położyć nasze bagaże, żeby nie przeszkadzały nam w sypialni, czy w salonie, czy gdzieś. Spora ilość wieszaków, możemy sobie powiesić różne rzeczy. Deska do prasowania jest, używaliśmy, więc jest rozłożona. Tak naprawdę jest to nasz ostatni dzień pobytu, ale stwierdziłem, że podczas ostatniego dnia będę mógł zwrócić uwagę na szczegóły i minusy. Tutaj jest dodatkowa łazienka dla gości, toaleta. To jest bardzo fajne, ponieważ do takiego apartamentu fajnie jest zaprosić kogoś dodatkowo i nie musi korzystać z łazienki w naszej sypialni, tylko może sobie skorzystać z dodatkowej. No i tutaj mamy nasz salon. Naprawdę robi wielkie wrażenie. Ten cały apartament ma praktycznie prawie 100 metrów kwadratowych. Tutaj mamy część dzienną. Tutaj sobie jedliśmy obiadki przy telewizorze. Tutaj jest przejście do pokoju innego. Jak chcemy wykupić pokój jeszcze dla kilku innych osób dodatkowych, to jest fajna opcja, że jest to przejście. Nie trzeba przechodzić korytarzem. Tutaj za salonem mamy przestrzeń jadalną. Możemy zjeść sobie posiłek tutaj. Tak naprawdę nie jest ta część oddzielona żadną ścianą czy coś, tylko są takie dwa filary i szafki. Mamy kuchnię, co nas najbardziej zaskoczyło. Jest tutaj w pełni wyposażona kuchnia. Mamy zlew. Dostarczono nam nawet płyn do mycia naczyń i gąbkę, żebyśmy mogli sobie naczynia myć sami. Mamy piec razem z piekarnikiem. W pełni działający. Można sobie nawet frytki zrobić. My akurat gotowaliśmy sobie na płycie makaron. Mamy lodówkę w pełni wyposażoną. Aha, no tak, i nie zjedliśmy jeszcze owoców ze wstawki powitalnej. Także lodówka jak najbardziej się przydała. Mikrofala. Czajniczek z wyposażeniem. Wyposażenie już zniknęło przez te dwie doby. Ale wyposażenie jest naprawdę bogate. Oprócz tego ekspres na kapsułki. Też już troszkę zużyliśmy. Sprawdziliśmy, jak smakuje ta czarna kapsułka i naprawdę podziwiam ludzi, którzy są w stanie napić się czegoś takiego bez mleka i bez cukru. I my nie byliśmy w stanie. Najlepsza rzecz. Zobaczcie. Pralka. Możemy sobie zrobić samemu pranie. Nie ma proszku ani nic z tych rzeczy, aczkolwiek myślę, że nie byłoby to problemem. Kolejna rzecz. Zmywarka. Normalna zmywarka. Jak dużo brudzimy, to możemy sobie włożyć naczynia i uprać. Do zmywarki są tabletki.
tutaj w tym koszyczku, dwie tabletki włożone, także nie trzeba nawet prosić. Tu nasze wino ze wstawki powitalnej, nieruszone niestety, bo wytrawne. To wyjście jest ciekawe, bo to wyjście prowadzi do zaplecza technicznego. I tutaj, tu wystawiliśmy łóżko dla dodatkowej osoby, bo mieliśmy dodatkową. I tutaj jest zaplecze. Oprócz tego jest też wyciąg. Mega sprawa. No i oczywiście te wszystkie naczynia były tutaj już. Półeczki z naczyniami były w pełni wyposażone. Tutaj mamy zastawę, talerzyki, miseczki. Tu nic nie ma. A nie, tu są spodeczki na filiżanki, które się suszą aktualnie. Jest tu dosłownie wszystko, czego potrzeba. No i wchodzimy teraz do sypialni. Ktoś włączył klimę. Nie chcę, żeby mi szumiało. Łóżko ponadwymiarowe, mega miękkie. Pościel wspaniała, poduszki mięciusieńkie. Praktycznie sen jest idealny. Mamy dwie szafy. Na bogato. Tutaj puste akurat. Tutaj też. Ale nic ciekawego tu nie ma, no jedynie safe. Telewizor 40-calowy, taki sam jak w salonie. Na biurku, zamiast rzeczy do pisania czy tam innych pierdółek, mamy lustro. No i tak to wygląda w całości. Według mnie naprawdę robi wrażenie. Ale największe wrażenie zrobiła na nas łazienka. Zapraszam Was do łazienki. Łazienka jest przede wszystkim bardzo duża. Jest z ciemnego marmuru cała zrobiona. Mamy ogromną wannę. W momencie jak wchodziliśmy tu pierwszy raz, to kosmetyki były ułożone i tutaj, i tutaj, i jeszcze dwa zestawy przy umywalkach. Także ilość kosmetyków jest ogromna. Prysznic. Również ogromny. Z osobną sławką prysznicową i deszczownicą. Można tu się zmieścić idealnie. Nieograniczone ruchy są. I prysznic naprawdę jest przyjemnością. Z jednym małym mankamentem deszczownice powinno się już odkamienić, bo woda strasznie ciężko leci i strasznie pryska na boki. No i tutaj mamy jeszcze taki mały mankament w postaci tego oto wyciągu. To nam wyciąga powietrze i to naprawdę czuć. Ale znaleźliśmy sposób, jak uciszyć to coś. Po prostu przykładamy papier i to sobie tutaj może wisieć i mamy spokojny sen. Bo tak bez tego to słychać to nawet przez zamknięte drzwi, słychać to do sypialni. I ja osobiście miałem problem z zaśnięciem, no i musieliśmy coś wymyślić. Także mam nadzieję, że apartament Wam się podoba. Zachęcam do przyjechania tutaj, aczkolwiek upgrade do tego apartamentu można dostać jedynie, jeśli się ma wykupiony apartament junior, wtedy dostaje się upgrade do apartamentu senior, jeśli jest dostępny, lub jeśli ktoś ma status Royal Ambassadora w Intercontinentalu, to dostaje upgrade podwójny i wtedy wystarczy, że się zarezerwuje pokój Deluxe, wtedy dostaje się ten podwójny upgrade. I nie dostaje się upgrade'u do juniora, tylko dostaje się senior, więc to jest podwójny upgrade. Ale tak z miejsca, to doba tutaj średnio kosztuje około 2,5 tysiąca złotych. Także naprawdę ceny robią wrażenie. W następnej kolejności pokażę Wam basen i zależy, co mi się jeszcze uda. Jeśli mi się uda wejść do saloniku, to również chciałbym Wam pokazać jak najwięcej. Natomiast na chwilę obecną dzięki za oglądanie i do zobaczenia.